gorąco, kurde. Cześć, witajcie. Ja jestem Mediafan, a to jest vlog o mediach, reklamie i marketingu. Dzisiaj będzie trochę o idei i o inspiracjach. I o kalendarzu, bo właściwie chciałem opowiedzieć o kilku bardzo interesujących i nadchodzących wydarzeniach, które warto wpisać sobie do kalendarza i być ich uczestnikiem. Pierwsze wydarzenie będzie już wkrótce, już 13 lipca w piątek w Warszawie rozpoczyna się Startup Weekend Warsaw. Ci z Was, którzy mnie znają i oglądali i wcześniejsze materiały i wpisy, to wiedzą, że jestem wielkim fanem Startup Weekendów i wszelkich imprez, gdzie mówi się o przedsiębiorczości, o startupach, o biznesie, gdzie mogą spotkać się młodzi ludzie, wymienić się doświadczeniami albo zaprezentować swoje pomysły. I takim wydarzeniem jest Startup Weekend. Na czym polega Startup Weekend? To tak naprawdę 3-dniowy maraton, ponieważ Startup Weekend zaczyna się w piątek, koło godziny 17, a kończy się w niedzielę, późnym wieczorem. Plan na Startup Weekend jest bardzo prosty. Przyjeżdżają ludzie, którzy mają jakieś idee, pomysły, umiejętności. Graficy, koderzy, programiści, przedsiębiorcy, PR-owcy, marketingowcy, ludzie, którzy albo chcą wystartować z własnym pomysłem, albo dołączyć się do jakiegoś zespołu, do jakiegoś pomysłu i wspomóc ich swoimi umiejętnościami. I pierwszy dzień to jest taki bardzo zapoznawczy. Wychodzą ludzie, którzy mają swój pomysł i prezentują go na scenie. Mają tylko minutę albo 30 sekund, minutę chyba, minutę na prezentację swojego pomysłu i idei. I takich zgłoszeń na Startup Weekendach jest 20-40 różnie. Wśród tej pierwszej puli tych pomysłów, po takich prezentacjach, rozpoczyna się rekrutacja do zespołów. Ci, którzy świetnie zaprezentowali swój pomysł, starają się zebrać zespół, który będzie ten pomysł realizował przez najbliższe 2 dni. I tym, którym się to uda, faktycznie dostają swoje miejsce, stoliki, infrastrukturę, dostęp do mentorów, do sędziów, o których za chwilę powiem, i pracują nad takim projektem. I wokół tych zespołów, utworzonych zespołów pracując grup, krążą mentorzy. Mentorzy, czyli ludzie z doświadczeniem, którzy mają już jakieś osiągnięcia w swojej konkretnej dziedzinie, w swojej konkretnej specjalizacji, i takie zespoły mogą korzystać z ich wiedzy. Lista mentorów jest zawsze bardzo interesująca, bardzo ciekawa. Każdy może tam wybrać coś do siebie i nagle okazuje się, że możesz na żywo, wprost, oko w oko porozmawiać z twórcą wielkiego portalu internetowego, kimś, kto zna się na finansach, na marketingu. I tak naprawdę te dni, w których pracują zespoły, są bardzo, bardzo kreatywne i czasem może się okazać, że i początkowa idea zostanie zupełnie przemodelowana i zupełnie pomysł będzie inaczej wyglądał. No i niedziela jest takim podsumowaniem tych projektów. Są prezentacje, są nagrody i te pomysły, coś się z nimi potem dzieje. I tu często spotykam się z krytyką tego typu idei, pomysłów i przede wszystkim Startup Weekendów, bo faktycznie w większości te pomysły nie są w stanie przetrwać roku. Bo nie do końca w Startup Weekendzie chodzi o to, żeby stworzyć kolejnego Google'a, Skype'a czy Facebooka, ale żeby spotkać ludzi, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby ci, którzy myślą o swojej przyszłości jako przedsiębiorca, mogli poznać środowisko, ludzi, z czym to się je, jakie problemy ma każda firma. I być może ze wszystkich Startup Weekendów, jakie odbyły się do tej pory w Polsce, samych projektów nie powstało albo nie przetrwało dużo, to ludzie, którzy w nich uczestniczyli, myślę, że nie żałują tych 3 dni spędzonych. Oni gdzieś tam są albo w branży właśnie internetowej, gdzieś tam zajmują się biznesem. Gdzieś ten Startup Weekend ma być takim trochę pomostem, żeby wejść do branży. Dlatego uważam, że obecność na Startup Weekendzie może wyjść tylko na plus. To na pewno nie będą zmarnowane 3 dni. To była pierwsza rzecz, którą warto dopisać do kalendarza. 13 lipca, Warszawa. Kolejnym wydarzeniem, które warto mieć na uwadze, to Internet Beta. Internet Beta 2012, konferencja w Rzeszowie. Również 3 dni, kolejne 3 dni bardzo interesującej konferencji. Muzyka, którą słyszycie w tle, to oficjalny dżingiel. 3 dni w Rzeszowie, 26-28 września. Warto już teraz sobie zapisać w kalendarzu. Przyjeżdża tam mnóstwo ludzi, którzy zajmują się nauką, biznesem, i tam następuje bardzo fajny taka wymiana doświadczeń. A ponieważ konferencja odbywa się właściwie nie w Rzeszowie, ale pod Rzeszowem, w takim centrum konferencyjno-imprezowym,
to tak naprawdę przez 3 dni można się tam świetnie zintegrować i wymienić się doświadczeniem nie tylko na oficjalnych prezentacjach. Miałem okazję być na wszystkich konferencjach Internet Beta do tej pory, nie żałuję żadnej z nich, a może najlepszą, najciekawszą rekomendacją będzie opinia mojego znajomego, którego namówiłem na tą konferencję. On po tej konferencji był na mnie strasznie wkurzony. Mówi: Maciek, po cholerę zabrałeś mnie na tę konferencję. Nagle zobaczyłem, ilu jest super ludzi, którzy robią wspaniałe rzeczy. I się tak wkurzyłem się na siebie, bo ja w swojej pracy od 8 do 16 muszę napieprzać tam to, co mi szef każe. Więc polecam uwadze. Będą bardzo ciekawi goście, oni nie wszyscy są jeszcze ujawnieni, chociaż lista prelegentów jest spora. Minusem tej konferencji jest to, że tych mówców jest na tyle, że nie mieszczą się w takim głównym jednym nurcie, więc chyba drugi dzień konferencji będzie podzielony na 3 ścieżki tematyczne, więc ja zawsze mam problem z wyborem, na który wykład się wybrać. Również ciekawe przedstawia się sprawa gości z zagranicy. Jednym z nich będzie Andrew Keen, autor książki Kult Amatora, Jak internet niszczy kulturę. Dosyć kontrowersyjny mówca i jestem ciekaw bardzo jego wykładu i tego, co się będzie działo po nim. I są też bardzo projekty, które na pierwszy rzut oka wywołują zdziwienie. Będzie również obecny na internetbecie autor projektu The Tutu Project. I na pierwszy rzut oka może wywołać zdziwienie, co na konferencji Internet Beta może robić gość, który jeździ po świecie i fotografuje się w różowym tiulu. Tak. Polecam sprawdzić, jaka idea za tym stoi. Polecam. Internet Beta 26-28 września, Rzeszów, Kielna Rowa pod Rzeszowem. Do zobaczenia na pewno w Rzeszowie. I na koniec konferencja, o której jeszcze niewiele wiadomo. Niewiele wiadomo o programie, ale też myślę, że powinna Was zainteresować, szczególnie jeśli jesteście blogerami albo vlogerami. To jest Blog Forum w Gdańsk. Odbywa się już trzeci raz, trzeci rok z rzędu. Tym razem miejscem konferencji będzie Centrum konferencyjnie na Stadionie Gdańskim. 2 dni spotkania, nie wiem w tym roku ile gości jest przewidzianych, 100-150 blogerów, vlogerów, którzy będą mogli wymienić się doświadczeniami, spotkać się na prezentacjach, na wieczornym piwku, przybić sobie piątkę. To ja zawsze bardzo miło wspominam Blog Forum Gdańskim. Mam nadzieję, że w tym roku również spotkamy się z mnóstwem znajomych i to będzie bardzo ciekawy czas. Więc zobaczcie, 3 bardzo interesujące konferencje dla tych, którzy szukają pomysłów, inspiracji, trochę takiego niestandardowego myślenia, takiego pomysłu na życie. 3 konferencje, w sumie 8 dni bardzo kreatywnych spotkań. Polecam sprawdzić poszczególne imprezy. Sprawdźcie, czy pasuje Wam do waszej drogi życiowej, Waszych planów na przyszłość i mam nadzieję do zobaczenia przynajmniej na jednej z nich. To tyle. Tymczasem pozdrawiam, cześć.